Związek Miast Polskich domaga się zwiększenia m.in. subwencji oświatowej kierowanej z rządu do lokalnych samorządów. Fundusze subwencji oświatowej, a realne wydatki na oświatę zupełnie się nie pokrywają. Teraz m.in. po likwidacji gimnazjów, zwiększeniu wynagrodzeń nauczycieli i administracji jest dramatycznie źle z uwagi na działania rządu. Mamy rok 2020 i dokładamy już 22 miliony złotych, a w przyszłym roku będą to 24 miliony złotych. Te proporcje w każdym samorządzie wyglądają tak samo. Na pewno trzeba na nowo przemyśleć tak zwaną średnią, średnie wynagrodzenia nauczycieli, to pensum 18-godzinne, również urlopy na poratowania zdrowia i inne obowiązki, które samorządy muszą spełnić wobec nauczycieli. Również podwyżka płac nauczycieli zaplanowana na przyszły rok powoduje rozwarstwienie się subwencji, kosztów oświaty i tych pieniędzy, które samorządy muszą dołożyć kosztem innych inwestycji do tego, żeby zrównoważyć budżet oświaty. To nie jedyne uwagi, które przedstawiciele polskich miast kierują do rządu. Nie zagwarantowano adekwatności zasilania finansowego w stosunku do nałożonych na samorządy zadań. Chociażby przyrost dochodów z PIT i CIT w latach 2015-2019 wyniósł łącznie 22 miliardy złotych, natomiast wzrost wydatków bieżących w tym czasie wyniósł ponad 41 miliardów złotych.